kogo, tak, lewą, lewą bez kogo. Thank you.
Witam serdecznie na meczu pomiędzy Gofisem Górki a Budajką Częstochowa. Wynik spotkania 9-7 dla drużyny gości. Szósta minuta, pierwszy kwarty. Patryk Gadoński i gospodarze prowadzą 10-9 w tabeli Ligi Okręgowej Koszykarskiej. Gofis Park jest wiceliderem, a drużyna Budajka zajmuje miejsce trzecie. Jest to, przypominam, runda rewanżowa. W pierwszym spotkaniu w Czarnym Lesie górą była drużyna Gofisu Parki. Przekonamy się, jak będzie po czwartej kwarcie tutaj w Parkach. Niemniej mamy pojedynek dwóch
są szablony zespołu i znakomita indywidualna akcja Patryka Dawońskiego i 12 punkt dla Gokisu. Z numerem 4, grający trener Michał Saran. Rzuty osobiste wykonuje Michał Sara z numerem 4. I zdobywa 13 punkt. Zmiana wchodzi Rafał Nowak z numerem 16. Rafał Nowak równolegle występuje w trzecioligowej drużynie szachowskiej. Meble startu Rodzin, a w tej chwili dobitko popisuje się Radosław Tomczyk, 11 punkt dla Wychartu. Bez drugi za 3. W tej chwili popisał się Karol Praski, 16 punkt dla Gokisu. Odpowiedź znakomita zawodnika z numerem 20, Marcela Kokota. 16 do 14. I będą zmiany, schodzi z numer 11. Kamil Praski wchodzi, ma kombinezona 33. Opuszcza również parkiet Patryk Dawoński, a jego miejsce zajmuje z numer 14 Grzegorz Korzony. Rzut osobisty wykonuje Piotr Onacki. Mamy cel po Piotra Majewskiego na 1,5 minuty przed zakończeniem pierwszej kwarty. Znakomita dwójkowa akcja i Rafał Nowak zdobywa 2 punkty. Ostatnia minuta pierwszej kwarty. Wymuszona zmiana, schodzi Bartłomiej Saran, w jego miejsce wprowadza na boisko z 11 Kamil Praski. A my mamy do zakończenia tej kwarty 40 sekund. Na 35 sekund za zakończenie akcję rozpoczyna Bud Art. Pół minuty. 25. I celny rzut w numer 77 Korusa Krzysztofa. Dziesięć. Grzegorz Korzony. 7. Na 6 sekund przed zakończeniem kwarty o czas poprosił trener gospodarzy Michał Sara. Dobrze.
Ja szybciutko przedstawię, drużyna gości występuje w zestawieniu 23. Piotr Morawski, z 7 Radosław Tomzik, z 3 Ryszard Rodacki, z 20 Marcel Kokot, z 13 Karol Czudyło, 14 Kasper Hajdusz, z numerem 77 Krzysztof Torów, z 5 Wojciech Polutkiewicz i 0 Marcin Majherek. Mamy drugą kwartę, przypomnę, gospodarze prowadzą 18-17. Na boisku drużyny gospodarzy z numerem 77 pojawił się Tomasz Kośnik. A celnie żywy z trójką Ryszard Rodacki. Za 3:20 Marcin Kokot jest to jego druga trójka w dzisiejszym spotkaniu 22-7. Trzecia trójka 22-18 dla Podartów. W międzyczasie goście faulowali. No,
zbiera Radosław Tomczyk. Mamy trzy zmiany. Wchodzą na boisko Paweł Gawroński, Dariusz Dębek i Michał Saran, a sobą Grzegorz Korzonek, Kamil Praski i Marcin Sawicki, a szut osobiste będzie wykonywał Marcel Kopuł. Pierwszy jest celny. Również drugi jest bezbłędny. 24 do 18 dla Bogartu. Za trzy z numerem 5 Wojciech Paluchiewicz. Przejęcie patrzy, przysięga wielką rzeczą. Przysięga, ale patrzy od razu, bo patrz. Lepiej, jest prawej. Dobrze, dobrze. Wojtek, Wojtek! Tak jest. Czwarty fał. Główny gość w tej kwarcie. Panowie! Rafał Nowak, 20 punkt, drużyny gospodarzy. Jesteśmy świadkami dynamicznego spotkania w drugiej kwarcie. Zostało 5 minut. I będzie zmiana w drużynie. Gości Marcel Kowal schodzi, a wchodzi z numer 23 Piotr Morawski. Ostra walka. Numer 3, Rodacki Ryszard. Dwa kolejne punkty zdobywa Michał Sara, 22-29. Wykańcza ponownie Michał Saran, 24-29. I będzie zmiana w drużynie gospodarzy. Marcin Sawicki zmienia Michała Sarana. Trzy i pół minuty do zakończenia tej kwarty. Ile? Na słowa!
bezwzględnie Rafał Nowak, 26-29. Celną dobitką podpisuje się Ryszard Rodacki i jeszcze dodatkowo zarobił rzuty osobiste, czy osobisty. O czas na 2 minuty 47 sekund przed końcem tej kwarty poprosiła drużyna gospodarzy. Dzisiejsze spotkanie sędziują sędziowie boiskowi Robert Ogrodniczek i Jakub Cieśliczka, a tutaj przy sekretariacie jest pan Cezary Gajda. Również dzisiejsze spotkanie można obejrzeć w wersji internetowej. Jest nagrywane przez pana Macieja Zielonku. Ryszard Rodacki, dodatkowy rzut osobisty. Marcina Sawickiego, 28-31. Minuta 40 sekund do końca tej kwarty. Ręka! Dobrze patrzył! Wezwo! Wezwo! Pójdźcie! Ale! Dobra, dobra! Kasiu, chodź! Minuta i 30 sekund. Zmiana w drużynie gospodarzy. Kamil Praski zastępuje Tomasza Koślika. Znakomicie spod kosza Karol Sidyło, 36 punkt. Marcin Sawicki po zagranie Patryka Jagiellońskiego, 32 punkt, minuta do zakończenia drugiej kwarty. Radosław Dążyk, 38, 42 sekundy. Trzydzieści pięć, dwadzieścia pięć, dwadzieścia, 15 sekund, 12, 10. 7. Dostań, dostań. Swego, swego!
7. Dwa rzuty osobiste będzie wyglądał Kamil Placki. Trzydziesty trzeci punkt. Nie do końca. Siedem. Trzydziesty czwarty. Pięć. Cztery. Trzydzieści osiem, 34 dla drużyny Pun Artu Częstochowa po pierwszej połowie dzisiejszego spotkania. Przed nami trzecia kwarta. Mecz pomiędzy Gokisem Panki a Pun Artu Częstochowa. Przypomnę, Gokis Panki miejsce drugie w tabeli koszykarskiej ligi okręgowej. Pun Artu sąsiad tabeli z miejsca trzeciego. Przed wieżą Michał zaraz faulował. Próbował za trzy punkty Ryszard Dodacki. Dwa punkty zaliczone Michała Sarana i dodatkowy rzut osobisty. Był to zarazem trzeci faul Radosława Tomzika z numerem 7. I można powiedzieć, że na 3 zagrał Michał Saran, 35-38. I gospodarze po raz drugi w tym spotkaniu wychodzą na prowadzenie 40-38. W odpowiedzi z numerem 13 Karol Sidyło i Michał Saran 42-40. Come on!
rzuca kolejną trójkę. 45-42. Drugi faul zawodnika z numerem 20. Również z numerem 23 Piotr Balaski faulował po raz drugi w dzisiejszym meczu. Piękna, udana akcja. Karola Cidyły. 47-42. Za trzy odpowiedzi Marcin Sawicki. Twarda walka pod deskami. Zmiana. Rafał Kapał zmienia Dariusza Bętka. Czwarty fał drużyny gości w tej kwarcie. Dwa punkty Piotra Morawskiego. 49-45. Dobitka Rafała Nowaka. 47-49. Numeru 17. 77. Korów Krzysztof. 51-47. Niecałe 4 minuty do zakończenia tej kwarty, będzie zmiana w drużynie, a to za chwilę gości. I z numerem 13 rozegrał się Karol Cidyło, zdobywa kolejne punkty, 53-47. I właśnie Karol Cidyło zostaje zmieniony.
wchodzi Ryszard Rodacki z numerem 3. Wchodzi Michał Sara, na jego miejsce pojawia się Dariusz Dędek. Przypomniał sobie z numerem 23 tak zwany techniczny otrzymał Piotr Morawiec, Piotr Morawski, a rzuty techniczne będzie wykonywał Marcin Sawicki. Drugi przewinienie techniczne. Pięćdziesiąty pierwszy punkt, Marcin Sawicki. Pięćdziesiąty drugi punkt. I Marcin Sawicki doprowadza do remisu. A na boisku pojawia się z numerem 5. Marcin, listo do góry. Wojciech Borutkiewicz. Pójdź w drugą stronę. Pójdź w drugą stronę. Jedź, Wojciech, jedź. Dobre. Dwa punkty Patryka Karolskiego. 55-53. Dwie minuty do zakończenia tej kwarty. Walkę pod koszem wygrał Marcin Kokot i doprowadził do remisu. Drugi fał zawodnika i rzut osobisty drużyna gości przy wyniku 55-55 na minutę i 40 sekund przed zakończeniem trzeciej kwarty. Pięćdziesiąty szósty punkt i 57. Let's go!
50 do 57 i ostatnie 40 sekund walki. Yeah.
dzisiejszym spotkaniu Patryk Gawroński. Piłka spod kosza dla drużyny gości. Dołem oczywiście i kolejne dwa punkty.
Wyprowadza gości na prowadzenie. Tej kwarty całego spotkania. Wyrównuje na ustawie. A więc przed nami myślę, że przyjada końcówka. I będzie zmiana. Grzegorz Korzonek na jego miejsce, Patryk Gawroński, a przed nami 4 minuty 18 sekund zakończenia. Rzut osobisty. Trzy minuty 45 sekund do zakończenia spotkania. Znakomita dwójkowa akcja z numerem 20. Marcel Koch zdobywa 2 punkty. Minut 18 sekund do zakończenia kwarty. Zmęczenie, również pewna nerwowość w końcówce. Ale nerwowość numer 3. Ryszard Konacki. I w ten sposób 71-69 prowadzi Budart na 2 minuty i 40 sekund przed zakończeniem spotkania. O czas poprosił gający trener gospodarzy Michał Sara.
Przed nami co najmniej jeszcze 2 minuty 40 sekund czystej gry. Widzimy, że spotkanie ma bardzo wyrównany przebieg, prowadzenie raz jednej, raz drugiej drużyny przy piłce gospodarzy. Ale oni są ciężki. Wiecie,
28 sekund do zakończenia spotkania. I czas dla dużych gości na 17 sekund. Thank you.